Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest LEGO Przygoda Gra Wideo. Jest to gra zrobiona na podstawie filmu, który trafił do kin 7 lutego. Na filmie jeszcze nie byłem, ale wybieram się. Planowałem wybrać się z synem i planowałem zagrać w to z synem, ale mój syn jest na wyjeździe, związanym z feriami. W związku z tym nagrywam to trochę z dedykacją dla niego. Mam nadzieję, synu, że to obejrzysz, jak już będziesz miał ku temu okazję. A i was zapraszam bardzo serdecznie. LEGO Przygoda Gra Wideo. He is coming. Cover your butt. Cover the what? Vitruvius! Lord Business. You've hidden the Craggle well, old man. We have to stop him from getting the Craggle. Good luck. I've got like dozens of robots. Destroy that! Goodness! This is all very dramatic, isn't it? If we survive this onslaught, I shall turn this day's event... Well, if robots won't work, then I've got another idea. Deploy the pointed laser. Watch out for the laser. Jump over the beam. Oh! Them, you fools. Co tu się wyrabia? Do anything right? Ich. Głosy podkładają oczywiście aktorzy z filmu. Żeby wszystko było jasne. When we get back to the office, I'm going to have some pretty bad things to put on all of your performance evaluations. Automatons! Deadly beams of light! What manner of evil will Lord Business plague us with next? What about using that debris to build something we can attack them with? Coś poskładamy, pewnie, że tak. What's that you're building? That doesn't look like an approved building set. I can't jump high enough. Tylko kobiety mogą dostawać się do wysoko położonych miejsc. Mój Boże, dlaczego? Quickly, jump onto the launch button. Whoa! Ha! You missed me. You guys are the worst. Well, if robots and lasers can't destroy you, then I'll try lots more robots. Oh, what bold and original thinking. If I had authored his plan, I'd have sent a flock of harpies to rend us apart. No! Don't give him ideas. Yes! I shall make sure to... You robots are useless! You're meant to be destroying them. Why do I even pay you? You don't pay us. Who said that? Whoever said that, I will punch you into the lava. Okay, we're gonna try the laser again. And this time, guys, I don't want you to disappoint me. I want to see them cut in half. You understand? I will also accept cutting their heads off. Możemy się spodziewać wielu historii, coś czuję. Why are you sabotaging me? We can build another rocket. Ciężko mi będzie opowiedzieć własne. Another rocket, Vitruvius? Are you gonna miss me with that one as well? Tylko dziewczyny potrafią skakać wysoko. Dobrze, niech skaczą wysoko. Pozbierajmy to. Okej. You missed again. I didn't even flinch that time. Leave this to me. Look at me, Vitruvius. I'm quaking in my massive, powerful boots. Except I'm not. I'm actually being sarcastic. Because I am completely unconcerned by you. Strzelaj. Just give up, Vitruvius. Never. I've got you just where I want you, Lord Business. Taki pomysł. My eyes! Ow. The Craggle, the most powerful super weapon, is mine. The Now my evil power will be unlimited. Can you feel me? I can feel you. Woo! Nothing's gonna stop me now. Wait.
There was a prophecy. Oh, now there's a prophecy. About the piece of resistance. Oh, yes. The supposed missing piece of resistance that can somehow magically disarm the Crackle. Give me a break. One day, a talented Lassaw fellow, a special one with face of yellow, will make the piece of resistance found from its hiding refuge underground. And with a noble army at the helm, this master builder will thwart the Craggle and save the realm and be the greatest, most interesting, most important person of all times. All this is true because it rhymes. A special one? What a bunch of hippy-dippy baloney. Czyżby to nasz bohater? Gra się sama opowiada, więc nie będę jej przeszkadzał za bardzo. Mój Boże. Good morning, apartment. Good morning, doorway. Good morning, wall. Good morning, ceiling. Good morning, floor. Ready to start the day. Ah, here it is. Instructions to fit in, have everybody like you and always be happy. Step one, breathe. Okay, got that one down. Step two, greet the day, smile, and say, good morning, city! Good morning, city! Ah, good morning, city! Good morning, city! Good morning, city! Good morning, city. Ludzie tu oddychają dzięki instrukcji. Hey, come on, we gotta get to work. Zdaje się, że nasz bohater jest wielkim budowniczym. Mój Boże, ile klocków do zebrania. Szlak zielonych klocków będzie mnie prowadził. Miejmy nadzieję, że zagadki nie będą zbyt skomplikowane. Ja zawsze na tych grach Lego w zagadkach to się gubię. Opowiem wam moją historię o Lego. Nie uwierzycie. Kiedy byłem młodym człowiekiem, teraz tam wrócę na szlak tylko, kiedy byłem młodym człowiekiem też miałem klocki Lego. Może to być dla was zaskoczeniem, że o tym mówię, albo zaskoczeniem, że miałem, ponieważ za moich czasów, a kiedy ja byłem dzieckiem, to był rok, zamierzchły rok 1983, chyba o tym mówimy. Chyba dotarłem, jeszcze pozbieram. To nie można było kupić Lego tak łatwo w naszym radosnym kraju, tylko w Peweksie. Peweksy to były takie sklepy, w których różne zachodnie rzeczy były. I kupili mi rodzice klocki, ale to były klocki Lego Technics, to takie skomplikowane dla dziecka. I zaraz wam opowiem resztę. A może od razu wam opowiem resztę. Mój tato zawsze patrzył na instrukcje obsługi w takich różnych rzeczach. I jak na klockach pisało, że jest dozwolone od wieku 8 lat, to ja ich nie mogłem używać. Niestety. Oh man, I forgot my drill again. Where'd you leave it this time? Musiałem rok poczekać, zanim byłem w stanie rozpocząć korzystanie z klocków Lego Technics. Did you see where are my pants last night? Where are my pants? Where are my pants? Classic episode. Everything is awesome. Instructions coming in from Central. Okay, it says here to take everything weird and blow it up. Rany boski. Rany boski. Let's make it look exactly like it does in the instruction. Hey, you two. It's almost home time and you still haven't built the porch for this house. Go grab the assembly instructions from the delivery tube. Dobra, musimy znaleźć budowę ganku, plany, instrukcje i tak dalej, i tak dalej. Zaraz to zrobimy. Przepuśćcie mnie! Może coś tu będzie. The delivery tube's busted. I hope you've got a wrench with you. I do. Dobra. Poszukiwanie może trochę potrwać. A teraz czasy się pozmieniały i każdy ma dostęp do wszystkich klocków Lego, jakie tylko chce. Chociaż przyznam, że mój syn w wieku 6 lat nadal korzysta z klocków Duplo. Za moich czasów klocków Duplo nie było. Ale i tak świetnie się bawiłem. O! A pan tu nie ma instrukcji? Halo? Dobra. Trzymaj B, aby naprawić zepsute niebieskie obiekty. Widział kto niebieskie obiekty? Chyba tu był przez chwilę niebieski obiekt. Tak jest. Przez to, że opowiadam swoje historie, to nie zwracam uwagi. W ogóle w tych grach Lego strasznie dużo się dzieje. Znaczy, na przykład toczy się fabuła, a pod spodem instrukcje, że kobiety mogą tylko skakać wysoko. Ja nie wiem, jakim cudem dziecko ma to wszystko przeczytać, ale...
No właśnie, tylko mam tu na szczęście towarzyszkę w ekipie budowlanej. Jest! Aha! Żeby to było bardziej budowlanie. Oj. Jak to się nazywa? Klocek oporu? Można by przeskoczyć i zebrać te takie... Nie trzeba przeskakiwać, wszystko tutaj elegancko jest. Dobrze. Zbierajmy te klocuchy. Aha! Kolany boskie. Tego typu zabawa? Chyba będzie to drzewo. Aha, muszę szybko zareagować. Jak nie zareaguję odpowiednio szybko, to tracę ten. No dobrze, rozumiem. Taka logiczna zabawa. Not a brick out of place. Okay. You guys are needed over on the other side of the site. I'll give you a lift. Niestety osiągnąłem wynik półgłówka, czyli zero. To nie jest gra przeznaczona dla... Wow. Dla starszych gości. Nie ogarniam tego na czas. Dzieciaki pewnie sobie dużo szybciej radzą. Mój syn pewnie by sobie dużo szybciej radził. About time. It's a nice of you to grace us with your presence. I need you pair to do some deconstruction. So grab a drill from the equipment shed. Synu, jak będziesz to oglądał, to nie oceniaj mnie zbyt surowo. Ja, z klockami Lego to stare czasy. 1980 rok? Policz sobie. Jak już będziesz na tyle duży, żeby policzyć. Jest! Right, that old road surface needs tearing up. That pink house over there? It's all kinds of crazy. It doesn't fit in. Just drill out those walls and the whole shebang will collapse. Naprawdę musimy zniszczyć ten budynek? On nie wygląda tak źle. No dobrze, niech będzie. Ja bardzo lubiłem budowanie zawsze. Z synem też często budowaliśmy z klocków. Różne przeróżne rzeczy. Jeszcze coś? Tutaj byśmy chcieli rozbić. Tu jest jeszcze jedna ściana. A pewnie niedługo, prędzej czy później możemy się spodziewać wielkiej i zajmującej fabuły. Ale tymczasem prace budowlane, które są bardzo przyjemne. Ja nie jestem fanem zbieractwa tych klocków, ale zakładam, że wypada. Nie wiem, czy ilość zebranych klocków ma jakieś znaczenie oprócz satysfakcji. Dobrze, to już zapamiętałem. Pęknięte obiekty świdrem będziemy. Naprawdę ten ogródek nie jest taki zły. Przegapiłem gdzieś jakiś... Dobra, w tą stronę nic nie ma. Przecież... Dawaj! Tak jest! Tak, tego typu zabawa. No cóż. Częścią ważnego procesu budowlanego jest najpierw pozbycie się tego, co już zostało zbudowane. Czy coś jeszcze? Tego raczej nie rozbijemy. 72%, coś tu jeszcze jest? Nie. Ten element też nie. Krany boskie. Może tu. Aha! Hey, hey! Good work! Next I'm gonna need you to knock down that apartment block, alright? But those drills, they ain't up to the job. So instead, how's about you go find some instructions to build a wrecking ball, huh? Zbudujemy Wrecking Ball z pozdrowieniami dla Miley Cyrus. Zaraz siądę na kulę i spróbuję zaśpiewać. Chociaż nie wiem, czy to się uda. Do you have plans for a Wrecking Ball on you? Yeah, I think so. Well, somewhere. I can't check until we get that instruction machine working. Any chance you could help with that? Oj, Boże.
Co za gapy. That's it. Back it up. Great. Hey, I just moved. Did someone do something? If you did, do it some more. Dobra. Rozumiem, że ustawiliśmy jeden akumulator, tam silnik elektryczny, czy cokolwiek tu jest. Just turn to the next instruction page. Is that so much to ask? Lousy machine. Is anyone going to unload this truck? I'm on a schedule here, you know. Mamy dzięki temu platformę. Już myślałem, że będę musiał wykorzystać dziewczynę, żeby wskoczyć wysoko. Keep it moving. All the way. Dobra, nasza. All right, you're there. Yes, it's working. Oh, hey, those wrecking ball instructions were in my back pocket. I am getting forgetful. Koleś z brodą robi się zapominalski. No, kto by pomyślał? Kto by pomyślał? Krótko mówiąc, potrzebowali maszyny, żeby przewracać kartki. No, mój Boże. Looks like that's only half of them. I must have left the rest on top of the building. I'm sure someone up there picked them up. Co, jakiś podły łajdak zostawił drugą połowę instrukcji na dachu budynku? Och, ale którego budynku? Aż kopnę taczkę z gniewu. O. Chyba tu jest jakieś wejście. Nie dam rady. Ale coś tam najwyraźniej za tą... Blokowali mi przejście, no. Przeleciała następna skrzynka. No nic z tego, tu sobie nie wejdę. Dobra. Czy tutaj mają jakiś dźwig interesujący, żeby nas na górę? Jakakolwiek wskazówka, dokąd mam się udać? A, to jest jedna. Dobrze, dobrze. Trzeba było to wziąć ze sobą. Kolejny brodacz, obudź się, chłopie. Oh man, I'm late for my coffee break. Dobra. Ciężarówka odjechała. Zmienić kierunek ruchu taśmociągu. Zerknijmy, gdzie jest ten taśmociąg. Przypuszczam, że gdzieś... Może... Tutaj? We'll need to reverse that conveyor belt if you want to get up to the roof. So, you got any idea how to get to the switch? Do włącznika mówisz, dziewczyno. Nie mam żadnych pomysłów, szczerze mówiąc, nawet nie wiem, gdzie jest włącznik. Zerknijmy w te rejony. Kierunek ruchu taśmociągu. Czy ktoś widział taśmociąg w ogóle w tej okolicy? Może coś tutaj ciekawego? Okej. Oho! Dobra, nasza. Jest! Jest! Moje urocze dziewczę. Napraw tu. A czy właśnie przestaw? Aż się klocki wysypały. Strasznie niezdarne to dziewczę. Za każdym razem, jak z wysokości spada, to przewraca się na twarz. Their break was over like 10 minutes ago. Yeah, and also tell them I do not appreciate being locked out of the coffee cabin. Hello! Your break's over. They're ignoring me. Well, then find another way to get them out of there. No proszę, jak na polskiej budowie. Przerwa śniadaniowa jest znacznie dłuższa niż można by przypuszczać. Wygonimy robotników z kafejki, tak? Chociaż zważywszy na ten plac budowy, to budują tu cudnie. I się nie obijają. Więc może powinniśmy im dać trochę. Aha! A nie będziemy się z nimi pieścić. Co to za skomplikowane urządzenie? Na razie żeśmy zainstalowali. Nieźle. Muzyka na budowie, no zawsze będzie się pracowało raźniej, nieprawdaż? Hey
Hey, listen, you haven't seen the instructions for a wrecking ball around here, have you? Yeah, yeah, I did. Hey, you get those lazy clowns out of that cabin and they're yours. Zbierajmy to, pozbierajmy to i to i to. Dziewczyn niech się uda do góry, bo skakać potrafi wyżej niż jakikolwiek facet. Ale czy potrafi reperować? Jak najbardziej. Naprawiamy, naprawiamy. Oh my. Wow. Slick move. You're the best.